Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Sytuacja jest dla mnie też dość nietypowa. Rzadko zdarzało mi się wypowiadać przez maseczkę, ale mamy wytyczne sanitarne, więc mam nadzieję, że będę zrozumiała dla Państwa, zarówno ja, jak i wszystkie elementy dzisiejszego programu. Godzina 17 już za nami. W związku z powyższym myślę, że możemy oficjalnie uznać za otwarty i rozpoczęty finał projektu Świętujemy Cud nad Wisłą. Jest mi niezmiernie miło, drodzy Państwo, że udało się wspólnymi siłami, siłami wielu naprawdę osób, doprowadzić do realizacji jubileuszowego z punktu widzenia wydarzeń historycznych świętowania cudu nad Wisłą. Nasz projekt nie bez kozery, drodzy Państwo, nazywał się Świętujemy, ponieważ była to inicjatywa oddolna. Propozycje, które składaliśmy podczas obchodów tej setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, niejednokrotnie były podyktowane tym, o co prosili, tym, co sugerowali nasi uczestnicy. Stąd też i sam projekt skierowany był do mieszkańców ziemi gostynińskiej. Zadanie dofinansowane zostało ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Koalicja dla Niepodległej. Nasze uroczystości, nasze wydarzenia polegały na celebracji rocznicowych obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej w sposób, myślę, niecodzienny, ponieważ postanowiliśmy, drodzy Państwo, że będziemy spotykać się od sierpnia aż do dziś, do października, że nie będzie to wydarzenie jednorazowe, że będzie to cykl wydarzeń, i tak, moi drodzy, spotkaliśmy się wspólnie na gostynińskim rynku, oglądając kino nieme z muzyką w tle. Spotkaliśmy się podczas wielopokoleniowej gry terenowej, organizowanej we współpracy z Urzędem Miasta i z naszym opiekunem, panem Robertem Idzikowskim. Spotkaliśmy się na cudownym spacerze, na cudownej perspektywie, tak nazwaliśmy nasz spacer, podczas którego spacerowali z nami zarówno profesjonalni fotografowie, zarówno osoby, które ze swoim fotograficznym doświadczeniem niekoniecznie może fotografują profesjonalnie, ale fotografię w swoim życiu również mieli obecną, jak i amatorzy, między innymi ja na przykład też pokusiłam się, żeby na tym spacerze zaprezentować Państwu swoją perspektywę. Dlatego mam nadzieję, że i dzisiejszy finał również będzie naszym wspólnym świętowaniem. Nie jest to, że tak powiem, okazja, w której dobrze czulibyśmy się sami. W związku z powyższym, mimo tego, że mamy bardzo dużo obostrzenia i że na sali kolumnowej może być tylko 25 osób fizycznie, to z tego miejsca mam nadzieję, że również są z nami obecni widzowie, ponieważ przeszliśmy także na formę online i transmitujemy nasze dzisiejsze spotkanie na żywo. Powiedziałam już o tym, moi drodzy, co za nami, natomiast co przed nami, co dzisiaj w naszym finale. Dzisiaj przed Państwem występ chóru miejskiego Arse Cantores pod batutą pana Michała Bielichowicza. Dzisiaj przed nami prelekcja pani Anny, która przybliży nam jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą, bitwę świata, bitwę warszawską. I także, moi drodzy, nasza dzisiejsza wystawa. Powiedziałabym, że jednodniowa, ale szczerze liczę, że jeszcze ją Państwo zobaczycie w innej nieco formie, natomiast dzisiaj też dzielimy się efektami. Drodzy Państwo, tyle słowem wstępu, natomiast już wracając do właściwego programu. Thank you.
Zwycięskiej bitwy rzeczonego cudu nad Wisłą. Drodzy Państwo, na te pytania, a także myślę, że na wiele innych wątpliwości, które możemy mieć, odpowie pani prelegent, pani Anna Mrozowska. Pani Aniu, oddaję głos. Witam Państwa serdecznie. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Spotkaliśmy się w tym pięknym miejscu, aby razem być zauroczonymi historią, naszą piękną, wspaniałą historią. W tym roku minęła rzeczywiście setna rocznica tej pięknej, wspaniałej bitwy warszawskiej, która była przełomowym wydarzeniem podczas wojny polsko-bolszewickiej. Jak do niej doszło, o tym chciałabym Państwu opowiedzieć. W 1918 roku kończyła się pierwsza wojna światowa. Cała Europa z wielką nadzieją oczekiwała, kiedy Niemcy podpiszą kapitulację, kiedy zakończy się wojna. Jeśli jest mowa o Polakach, to te oczekiwania miały trochę inny charakter. Polacy nie czekali tylko na powrót braci, ojców do domu zmobilizowanych w czasie wojny. Nie czekali również tylko na to, żeby na nowo powróciła gospodarka do normalnego funkcjonowania.
ale czekali przede wszystkim na to, aby odrodziło się państwo, aby na nowo powstała Polska rządzona przez Polaków w polskim wyłącznie imieniu. Za symboliczną datę, na którą wszyscy tutaj określamy jako data niepodległości naszego państwa, to jest 11 listopada 1918 roku. Wtedy to właśnie Niemcy podpisały kapitulację w Compiègne pod Paryżem, kapitulację przed państwami Antanty, ale również wtedy Józef Piłsudski otrzymuje od Rady Regencyjnej, która pełniła taką władzę w Królestwie Polskim, władzę wojskową 11 właśnie listopada. Tę władzę uznała również Piłsudskiego, uznał tymczasowy rząd ludowy w Lublinie oraz Komisja Likwidacyjna w Krakowie. Józef Piłsudski 16 listopada 1918 roku notyfikował telegraficznie państwom europejskim oraz Stanom Zjednoczonym powstanie niepodległego państwa polskiego. Wybrał również pierwszy rząd i premierem tego pierwszego rządu został socjalista Jędrzej Moraczewski. No mamy więc państwo, rząd, mamy armię, no ale właśnie tu chodzi teraz o terytorium, o to, jakie będą granice tego państwa. O to przez najbliższe 2 lata Polacy musieli walczyć. Już w 1918 roku wybuchło powstanie w Wielkopolsce przeciwko Niemcom. Na początku 1919 roku wybuchł spór między Polakami a Ukraińcami o Galicję Wschodnią oraz z Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński. Również wybuchło pierwsze z 3 powstań śląskich. Na tej mapie widać granice Królestwa Polskiego, czyli ten teren przed I wojną światową, który był zależny od Rosji. No i teraz Polacy w wyniku takiego wysiłku mobilizacyjnego no będą oczywiście chcieli rozszerzyć granice. I to nie Czechosłowacja, nie Niemcy, ale Rosja bolszewicka stanie się największym problemem na drodze do niepodległości państwa polskiego. Spór między Polską a Rosją będzie dotyczył tych terenów na wschodzie, które określamy kresami wschodnimi. Dlaczego Rosjanie no, mieli tutaj w ogóle pretensje do tych kresów wschodnich? No przecież po rozbiorach, czyli od ponad 100 lat, te kresy wschodnie wchodziły w skład państwa rosyjskiego. Teraz, gdy wybuchła w 1917 roku rewolucja bolszewicka, było zamieszanie, był chaos w Rosji i Polacy postanowili tę sytuację wykorzystać, aby te kresy wschodnie powróciły do naszego państwa. W przywództwie politycznym te dwie osoby, które były dominujące w tamtych czasach, czyli mamy postać Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, były dwie koncepcje na temat kresów wschodnich. Roman Dmowski głosił koncepcję tak zwaną inkorporacyjną. Chciał jak najwięcej terenów kresów wschodnich do aż rzeki Berezyny przyłączyć do naszego państwa, natomiast mniejszości, które tam mieszkały narodowe, miały się zasymilować. Drugą koncepcję głosił Józef Piłsudski i była to koncepcja federacyjna. Ta koncepcja zakładała, że przy pomocy Polski powstaną narodowe państwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, które byłyby takim przedmurzem przeciwko Rosji bolszewickiej. Chaos, jaki zapanował w Rosji po rewolucji bolszewickiej, przegrana Niemiec, ona spowodowała, że tak naprawdę jaka będzie ta granica Polski na wschodzie? O tym zadecyduje wysiłek zbrojny. W 1918 roku Wojsko Polskie liczyło 6 tysięcy żołnierzy. Rok później, pod koniec 1919 roku, tych żołnierzy już było około 600 tysięcy. Więc już tutaj mamy dużą różnicę. Przybyła błękitna armia generała Hallera z Francji,
oddziały generała Lucjana Żeligowskiego z Rumunii, no i oczywiście cywile wstępowali masowo do wojska. Wojna polsko-bolszewicka wybucha na początku 1919 roku. Takim miejscem, które zaczyna tą wojnę, to jest w okolicach Grodna, białoruskie miasteczko Mosty, 14 luty 1919 rok. Tam są pierwsze starcia z wojskami bolszewickimi. Zatrzymali Polacy tą ofensywę sowiecką dalej na zachód. Rosjanie ścigali uciekające wojska niemieckie. I tutaj właśnie oddziały generała Stanisława Szeptyckiego zatrzymały tą ofensywę bolszewicką. I od tej pory Polacy tylko będą już podążali na wschód. W marcu 1919 roku Polacy zdobyli Pińsk, zdobyli Słonim i podeszli pod Lidę. Miesiąc później, czyli w kwietniu 1920 roku, 19 roku, zajmują Wilno, które jest najważniejszym miejscem w tej ofensywie, zresztą najważniejsze było, Nowogródek i Baranowicze. Następnie zajęty jest Mińsk, Bobrujsk, Borysławów i tutaj aż do Połocka, proszę Państwa, tutaj ten front, tak jak pokazuje na rzece Berezynie, to był najdalszy zasięg w styczniu 1920 roku. Polacy również zdobyli Dyneburg, który oddali Łotwie. Tak dobrze szło, jak na razie, Piłsudski poprosił tutaj, znaczy wydał rozkaz, aby powstrzymać ofensywę. Dlaczego? W Rosji trwała wojna domowa między armią generała Denikina a Armią Czerwoną. Józef Piłsudski prowadził rokowania z obiema stronami, no i chciał tutaj uzyskać jak najwięcej dla państwa polskiego, to znaczy jak największe terytorium, żeby to państwo w ogóle zostało uznane przez Rosję. Ale te rozmowy nie prowadzą do niczego, kończą się fiaskiem. Ale dają Armii Czerwonej czas na to, żeby pokonać Armię Białą generała Denikina. Piłsudski szuka sojuszników wśród Litwinów, Ukraińców, Białorusinów. Litwini nie są zainteresowani sojuszem z Polską, ponieważ uważają, że Polska jest zbyt dominującym państwem, a poza tym mają pretensje do Wilna, o Wilno. Białoruś na razie nie ma jakiejś wiarygodnej reprezentacji, nie ma z kim rozmawiać. Natomiast udało się podpisać sojusz z Ukraińcami. Tutaj mamy postać Semena Petlurę, to jest ataman przewodniczący Ukraińskiej Republiki Ludowej. Został podpisany sojusz z Ukrainą. Na mocy tego sojuszu, między innymi Petlura zgodził się na przyłączenie Lwowa do Polski. 7 maja 1920 roku wspólnie wojska ukraińsko-polskie wkraczają do Kijowa. Sam Semen Petlura wśród Ukraińców nie cieszy się dużym autorytetem, bo Ukraińcy mają raczej do niego pretensje o to, że zgodził się na oddanie Polsce Lwowa. Także ta ofensywa polska kończy się szybciutko, bo już 14 maja bolszewicy zaczynają swój atak na ziemię, na zachód od Rosji. I teraz początek połowa maja 1920 roku, mamy uderzenie z północnego wschodu. To jest armia generała Michaiła Tuchaczewskiego, którego celem jest zajęcie Warszawy. Korpus konny Gajchana, który chce, tutaj ma cel zająć Mazowsze Północne, i armia generała Semiona Budionnego od południowego wschodu uderza na te ziemie, które wyzwolili Polacy. Lipiec 1920 roku jest miesiącem klęski. Polacy tracą Wilno, Grodno. Sytuacja jest na tyle poważna, że rząd nasz rozpoczyna tutaj rozmowy dyplomatyczne. Do Spa, do Szwajcarii, na konferencję mocarstw jedzie ówczesny premier
Władysław Grabski, prosić Antantę o mediację z bolszewikami. Te mediacje i te rozmowy no, kończą się, no, dla Polski są to trudne postanowienia, bo proszę Państwa, zaproponowano nam granicę na tak zwanej linii Kerzona, to jest tak mniej więcej granica trzeciego rozbioru Polski, czyli całe kresy wschodnie, Galicja, Wileńszczyzna, no, miała od Polski odpaść, miało te ziemie nie miały być przyznane Polsce. 28 lipca Rosjanie podchodzą pod Białystok, zajmują Białystok i tu tworzą tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z Feliksem Dzierżyńskim na czele. W połowie, tak, czy końcówka lipca 1920 roku rząd Władysława Grabskiego podaje się do dymisji i powstaje nowy rząd. Jest to rząd ponadpartyjny Wincentego Witosa. Jest to ukłon w kierunku chłopów, robotników, aby zachęcić ich do wstępowania do wojska. Rząd powołał Radę Obrony Państwa i tutaj w licznych plakatach, odezwach, no, zachęca rząd do wstępowania do Armii Polskiej. Tutaj mamy plakaty takie odstraszające, tak, przeciwko bolszewikom. No i efekt jest. To znaczy około 100 tysięcy ochotników wstąpiło do armii. Powstała również taki powstał fundusz obrony państwa, gdzie zbierano pieniądze na zakup amunicji. I teraz, gdy 1 sierpnia mamy tak zdobycie, może wrócę jeszcze do tej mapki, żeby tutaj Państwo... 1 sierpnia Rosjanie zajmują Łomżę, Ostrołękę, od południa armia Semiona Budionnego podchodzi pod Lwów i pod Zamość. I proszę Państwa, w zasadzie wszyscy myślą, że już lada moment stolica zostanie zajęta. Wszystkie ambasady, oprócz nuncjatury papieskiej, wyszły z Warszawy, wyprowadziły się z Warszawy. I gdy wszyscy myśleli właśnie, że Warszawa padnie, wojska polskie zostały przegrupowane. I zawdzięczamy tutaj plan taki nowy, operacyjny. Kilkoro osób tutaj można wymienić, które były autorami tego planu. Ogólnie koncepcja sama Bitwy Warszawskiej, no to odbyła się według takich ogólnych założeń Józefa Piłsudskiego. Ale szef sztabu generalnego, generał Tadeusz Rozwadowski, najbardziej tutaj ten plan przygotował, oczywiście pod kierunkiem tutaj Józefa Piłsudskiego. Swój wkład miał również pułkownik Tadeusz Piskor i kapitan Bronisław Regulski. Plan operacyjny zakładał przede wszystkim odcięcie armii Gajchana, tego, który miał uderzać na Mazowsze Północne, od armii Tuchaczewskiego i od zaplecza, i wydanie bitwy takiej na przedpolach Warszawy. Plan był, miał odbyć się, ta bitwa miała się odbyć w trzech skoordynowanych fazach. Pierwsza faza zakładała przede wszystkim wydanie bitwy na przedpolach Warszawy, Warszawa-Radzymin, który był 20 kilometrów na północny wschód od Warszawy i to była pierwsza faza, miała to być faza tak zwana obronna. Druga faza to było uderzenie, taki manewr zaczepny 5. Armii generała Władysława Sikorskiego z Nadwkry i trzecia, ta najważniejsza, to było uderzenie grupy manewrowej z Nadwieprza pod dowództwem Józefa Piłsudskiego i następnie przejście na tyły wroga i pościg za Rosjanami. Sam Tuchaczewski, jak zakładał tutaj rozegranie bitwy, można jeszcze tutaj wspomnę o siłach. Front zachodni Tuchaczewskiego, tam było około 580 tysięcy żołnierzy. Front południowo-zachodni, Jegorow, około 180 tysięcy żołnierzy. Polskie siły tak około 420 tysięcy żołnierzy, czyli siły rosyjskie zdecydowanie większe. Rosjanie zakładali, 4. Armia, 15. i 3. Armia miały przeprawić się przez Wisłę
I tutaj nawet nie chodziło tyle, żeby zająć tylko samą Warszawę. Tu chodziło jeszcze o przejęcie linii kolejowych, które z Gdańska do Warszawy mogłyby dostarczać zaopatrzenie. Więc tak, 4. Armia miała przeprawić się w okolicach Włocławka, 15. Armia w okolicach Wyszogrodu i 3. Armia w okolicach Modlina. 16. Armia miała uderzać na Warszawę. Bitwa warszawska zaczyna się 13 sierpnia 1920 roku. Zgodnie z planem operacyjnym przez 2 dni trwała bitwa obronna od 13 do 15, zaciekłe walki w okolicach Radzymina. Radzymin kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk, aż udało się go utrzymać w pozycjach Polski i odrzucić Rosjan na bezpieczną odległość. 14 sierpnia Władysław Sikorski z 5. Armią rozpoczyna manewr zaczepny przeciwko 4. Armii i 15. Armii. I tu jest ważne też wydarzenie, bo opanowali Polacy Ciechanów, a w tym Ciechanowie opanowano sztab 4. Armii, a dokładnie chodziło m.in. o tą radiostację 4. Armii, bo zdobycie radiostacji rosyjskiej spowodowało odcięcie 4. Armii od informacji, od rozkazów, jakie przychodziły od Tuchaczewskiego. Władysław Sikorski następnie po zdobyciu Ciechanowa są walki o Nasielsk, potem będzie Płońsk oraz Serock. Bitwa obronna warszawska kończy się 16, kiedy to ta właśnie grupa manewrowa Józefa Piłsudskiego, bardzo taka silna, bo Rozwadowski chciał tutaj tylko 3 dywizje, natomiast Piłsudski tutaj stanął, no, na twarde takie stanowisko zajął, że to będzie 5 dywizji piechoty i 1 brygada kawalerii. I to uderzenie z Nadwieprza spowodowało zajęcie Kocka, Cycowa i zgodnie z planem przejście na tyły tej 16. Armii Rosyjskiej. Od 19 sierpnia rozpoczyna się faza pościgowa za Rosjanami, żeby zamknąć odwrót wojskom Tuchaczewskiego. I mamy tak, Łomża, w okolicach Łomży, Ostrołęki, odwrót zamykano Armii 15, a w okolicach Białego Stoka odwrót Armii 16. Rosjanie tak naprawdę tylko te resztki mogły uciekać nad Niemen, za Niemen, a część rozbrojona w dużej mierze i 25 sierpnia ta faza pościgowa kończy się i kończy się również Bitwa Warszawska. To wielkie zwycięstwo w czasie Bitwy Warszawskiej, każdy z tych różnych ugrupowań politycznych próbował wykorzystać na własną korzyść, żeby no jak najwięcej zyskać na tym wspaniałym zwycięstwie podczas Bitwy Warszawskiej. I tak, Piłsudczycy mówili, że zwycięstwo to jest tylko zasługa marszałka Józefa Piłsudskiego. Endecy podnosili tutaj rolę Józefa Hallera. Ludowcy uważali, że to Wincenty Witos, masy chłopskie, robotnicze, to doprowadziły do zwycięstwa. A Kościół głosił chwałę cudu nad Wisłą. I tutaj właśnie obraz najbardziej nam się kojarzący z tym cudem nad Wisłą, to jest obraz przedstawiający bitwę pod Ossowem, gdzie zginął ksiądz Ignacy Skorupko. Ten cud nad Wisłą, o którym mówił Kościół, podchwycili bardzo szybciutko przeciwnicy Józefa Piłsudskiego, którzy mówili, że do tak tragicznej sytuacji, do jakiej doprowadził Józef Piłsudski, tylko sam Pan Bóg mógł tą Polskę uratować. Z czasem Piłsudczycy też przyjęli tutaj tą nazwę Cud nad Wisłą, tylko dali inną wymowę, że tak wspaniały wódz, jakim był Józef Piłsudski, mógł liczyć nawet na tą pomoc opatrzności boskiej. Sam Józef Piłsudski ostro skomentował tą
taką walkę, która rozgorzała po Bitwie Warszawskiej. Jednym z przekleństw naszego życia jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, żeśmy wychowali wśród siebie Polaków z trudnością się porozumiewających. Sukces bitwy nad Wisłą jest to sukces bardzo wielu osób. To jest na pewno wspaniała rzecz, czyli plan operacyjny, ten szybki atak, przegrupowanie wojska. To jest mobilizacja wielu cywilów, ale moi Państwo, również bardzo ważne było to, że tak naprawdę Sztab Generalny Polski, on wiedział, o jakie są plany sowieckie. A to dzięki polskim kryptografom i radiowywiadowi. Tutaj postać wybitna, porucznik Jan Kowalewski. Bezcenne, proszę Państwa, również bezcenna okazała się pomoc Węgier w tej bitwie warszawskiej. Skąd tu Węgrzy? No, naszym sojusznikiem była Francja. Francja próbowała dostarczać dostawy amunicji, uzbrojenia, ale te dostawy blokowali marynarze i dokerzy w porcie w Gdańsku, którzy po prostu ulegli tej sowieckiej propagandzie i chcieli, żeby Polska w tej bitwie przegrała. I rząd węgierski, którego premierem był Paleteleki, na własną rękę, tutaj na własny koszt, dostarczył Polsce blisko 100 milionów pocisków karabinowych, ogromne ilości amunicji artyleryjskiej, sprzętu i materiałów wojennych. No i tak jak wspomniałam, ważnym również takim elementem, czynnikiem w tej bitwie warszawskiej było przejęcie tej rosyjskiej radiostacji w Ciechanowie. Radiostację zniszczono, polską radiostację przestawiono na częstotliwość rosyjską, puszczano cały czas tekst Pisma Świętego, zagłuszając w ten sposób rozkazy od Tuchaczewskiego. I dlatego czwarta armia została całkowicie wyeliminowana z tej bitwy. Mówiąc o bitwie warszawskiej, nie można pominąć roli Płocka i Płotczan. O tych walkach wspaniale pisze dr Grzegorz Gołębiowski w książce Płock 1920 dni krwi i chwały. Plan bolszewicki zakładał zdobycie przeprawy, czyli mostu na Wiśle i zaatakowanie Warszawy od tyłu. Dokonać tego miał III Korpus Konny Kawalerii Gaja Brzyszkiana, wspierany przez III Dywizję Strzelców z bolszewickiej III Armii. Osławieni z okrucieństwa znani kozacy Gaja Brzyszkiana mieli dokonać szybkiego ataku, zdobycia mostu i przejścia na drugą stronę Wisły. Ewidentne było to zagrożenie Płocka, dlatego Płoczanie przygotowywali się do obrony. Już od końcówki lipca zaczynają wykonywać wały obronne, powstała Straż Obywatelska, która miała wspomagać policję. Gimnazjaliści z Jagiellonki, z Małachowianki gremialnie zgłaszali się do armii. Powołano również Obywatelski Komitet Obrony Państwa na czele z Tadeuszem Świeckim. Kobiety założyły Służbę Narodową Kobiet, której przewodniczyła Marcelina Rościszewska. 10 sierpnia 1920 roku miasto ogłosiło stan oblężenia. W orędziu do księży biskup Antoni Julian Nowowiejski prosił ich, a nawet im rozkazywał, aby absolutnie pod żadnym pozorem nie opuszczali swoich wiernych. Do obrony Płocka przygotowano 2000 około żołnierzy pod dowództwem generała Osikowskiego. Zawisłem na wszelki wypadek ewakuowano urzędy oraz instytucje państwowe. Rosjanie dopiero Płock zaczęli atakować od 17, to znaczy 17 sierpnia zostało zdobyte Trzepowo, a sam Płock został zaatakowany 18 sierpnia 1920 roku. Tak naprawdę Płoczanie już się tego ataku nie spodziewali, bo do nich dochodziły wiadomości, że Warszawa zwyciężyła, że Rosjanie uciekają i takie było rozprężenie w Płocku. Dlatego dość szybko
kozacy Gaja Brzeszkiana wdarbnęli do centrum miasta, opanowali Starówkę Płocką, ale nie zajęli się zdobywaniem pozostałych pozycji miasta, tylko zajęli się rabunkiem. Mordy, gwałty były na takim porządku dziennym. Słynna sprawa to był szpital garnizonowy, gdzie kozacy dopuścili się gwałtów na pielęgniarkach, na siostrach zakonnych, zabito rannych żołnierzy. I ten czas, kiedy zamiast zdobywać miasto, kozacy zajęli się właśnie rabowaniem seminarium duchownego, dzielnicy żydowskiej, pozwolił płotczanom na ochłonięcie i na przygotowanie się do walk ulicznych. Koordynacją tymi walkami ulicznymi zajął się major Ościcki i generał Osikowski. Dużą rolę oprócz żołnierzy w obronie Płocka odegrali harcerze, około 100 młodych harcerzy. Tutaj mamy oddziały Osikowskiego. No i też warto wspomnieć o flotylli Wiślanej, która oprócz takich celów zwiadowczych, patroli zwiadowczych, no to potem pełniła rolę taką, że no walczyła, ostrzeliwała nieprzyjaciela. 19 sierpnia 1920 roku udało się Płock wyzwolić. Bolszewicy zostali wyparci. I te dwa dni, kiedy oni tutaj byli zajęci walkami o Płock, pozwoliły Sikorskiemu zdobyć Płońsk, bo kozacy nie dotarli na czas, aby wspierać tą 3. i 15. Armię Rosyjską. W dowód uznania za obronę, dzielną obronę, Płock oraz płotczanie zostali odznaczeni. 20 marca 1921 roku miastu wręczono krzyż za męstwo odwagę. 10 kwietnia 1920 roku przyjechał do Płocka sam Józef Piłsudski z odznaczeniem dla miasta krzyżem walecznych i krzyżami virtuti militari. Bitwa warszawska była jednym z najważniejszych starć wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, ale także jedną z najważniejszych bitew przesądzających o losach świata. Niesamowity to był wysiłek Polaków, żeby w ciągu dwóch lat od powstania państwa no, udało im się zmobilizować tak dużą armię i wygrać z Rosją bolszewicką. O znaczeniu bitwy warszawskiej najbardziej celnie mówią dwie takie postacie. Myślę, że Państwo mogą znać te postacie. To jest Lord Edgar Abernon, który był w przedwojennej Polsce ambasadorem brytyjskim. Napisał książkę, nazywając Bitwę Warszawską 18. decydującą bitwą w dziejach świata. W artykule w 1930 roku w wywiadzie często podkreślał, że świat zna bardzo słabo historię Bitwy Warszawskiej, że jest to jedna z najmniej docenionych bitew na świecie, że za mało się o niej mówi, a jej rola była ogromna, że ta propaganda komunistyczna nie rozszerzyła się na Europę Zachodnią dzięki zwycięstwu Polaków w tej Bitwie Warszawskiej. No i głos współczesny historyka profesora Andrzeja Nowaka w książce Klęska Imperium Zła, rok 1920. Andrzej Nowak na podstawie badań korespondencji Lenina i Józefa Stalina dowodzi, że Warszawa i Polska to był tylko taki malutki przystaneczek, to był malutki krok. Bolszewikom chodziło w dalszym jak gdyby punkcie o zdobycie Czechosłowacji, Rumunii, Węgier, Włoch i te ambitne plany podboju praktycznie całej Europy legły w gruzach, bo zatrzymała je Polska. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłam wydarzenia związane z wojną bolszewicką i z Bitwą Warszawską. Dziękuję.
dzisiejszego spotkania. Jesteśmy otoczeni, moi drodzy, wystawą. Jesteśmy otoczeni wystawą fotografii, która powstała dzięki temu, że w pewne niedzielne popołudnie grupa fotografów wybrała się na spacer. Na spacer, który zatytułowaliśmy sobie Cudowna Perspektywa. I mieliśmy tutaj zamysł taki, że rozlosujemy tematy. A okazało się, że tematy wybrały nas same. I spotkało nas się 16 osób. Ktoś powie dużo, ktoś z kolei powie wcale nie aż tak dużo. Natomiast jedno, co jest pewne, to że wszyscy uczestnicy byli naprawdę wyjątkowi. Wyjątkowi i tą swoją wyjątkowość przelali na zdjęcia, które do nas dostarczyli. To, co tutaj Państwu prezentujemy, to naprawdę ułamek tego, co do nas dotarło. Jaką przyjęliśmy perspektywę? Każdy swoją, moi drodzy. Dlatego pojawiają się tutaj zdjęcia wykonywane różnorakim sprzętem, gdzie są różni bohaterowie. Pojawiały się i zwierzaki, i budynki, i piękne budowle, jak nasz zamek, i przyroda, i te miejsca w Gostyninie, które może chcielibyśmy schować, ale tak naprawdę to one też tworzą to miasto. Moi drodzy, tak jak Wam powiedziałam, mam pewien niedosyt dotyczący dzisiejszego wydarzenia i tyczy się to zarówno występów naszych artystów, naszych fachowców z dziedziny historii, jak i tej wystawy. Więc pozwólcie, moi drodzy, że to będzie zachęta. To będzie zachęta, a dla nas to będzie inspiracja na przyszły rok, gdzie mam nadzieję, że w dużo szerszym wymiarze pokażemy Wam wszystkie te aspekty. Aspekty historyczne, twórcze, aspekty naszego miasta, których może właśnie w tym codziennym biegu nie dostrzegamy. Natomiast dzisiaj zapraszam Was serdecznie, drodzy Państwo, jeszcze do obejrzenia tych wybranych prac. Drodzy Państwo, wszystko co dobre szybko się kończy. Także też nie wiem, jak niepostrzeżenie od sierpnia mamy już prawie połowę października, albo ona i za nami. Życzę Państwu zdrowia przede wszystkim, bo jak będzie zdrowie, moi drodzy, to całą resztą my już się zajmiemy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.